Żenada, no nie wiem, no może, no Boże drogi, no Boże, ja nie jestem śpiewak ani piosenkarz. Ciekawe, ile mu zapłacić za takie dziadostwo. No nic na razie, nic kompletnie, zero pieniędzy na tym zarobiłem. U mnie nie czuć pieniądza, to znaczy nie mam takich napisów. Nie wiem, może coś na tym zarobimy, ale na razie ani grosz, na razie tylko straciłem. Grabek, przecież ty podpity jesteś. Ludzie, ja tak rzadko piję, naprawdę, teraz się uśmiecham, ale naprawdę rzadko piję. Jak już piję, to pewnie piję większą ilość, ale piję raz na 5 tygodni, 6 tygodni, miesiąc, dwa. Różnie. Protoplasta Januszy w utworze o Januszach. Ja jestem protoplastą Januszy. Boże drogi, jak ja byłem takim małym, a to chyba nie... To już tacy Januszowie bywali na plaży, jak pamiętam, jak z rodzicami pojechałem do Pobierowa chyba w czasy. Kiepski hit, no fajnie. Wiecie, ile takich artykułów było? Kiepsko, kiepsko, panie Grabowski, na przykład recenzja. Oj, nie kiepsko pan Grabowski zagrał. Bardzo to dowcipne. Kiepski hit, kiepski żart. Panie Festku, ale z pana wariat, Speedy Gonzales, co 2 godziny temu. Ho! Ze mnie to z Festka może wariat, ja jestem może trochę mniej wariatem niż Festek, ale też pewnie no, poprzewraca na mnie. Kwintesencja polskiego plażowania. Z tym akurat się dosyć zgadzam, no bo to rzeczywiście podobnie wygląda, podobnie. No ale przecież to satyra, nie? Jonato Czeko, chłopie, tak mi z jakiś ten... Ze Śląska napisał chyba, bo Jonato Czeko, no dobre chłopie. Tragedia, ale zawsze się zdarza. Nie wiem, o jaką tragedię chodzi. Dobre Ferdek, no to nie do mnie. Ferdek, Halina będzie zła. Boże, dajcie spokój z tym Ferdkiem. Słuchajcie, ja oprócz Ferdynanda mam tyle ról zagrałem w życiu. Jestem bardzo pracowitym człowiekiem. Kompletnie, ale Ferdynanda lubię grać, co prawda. Z szacunkiem dla pana Andrzeja i jego osoby jako aktora, ale niestety wokalnie to już ciut gorzej. Zdecydowanie pan Artur Andrus bije pana Andrzeja tekstem i wykonaniem. Zgadzam się, Artur jest rzeczywiście większy ode mnie, grubszy ode mnie i bije mnie na głowę. I młodszy. Tak, zwłocznie dla Januszy. Bez komentarza, no comments. Goebbels, coś ty z sobą zrobił. Boże drogi, ja nie jestem Goebbels, ja jestem aktor, Andrzej Grabowski. I ja raz gram Goebbelsa, raz śpiewam piosenkę o plaży, raz śpiewam o grillu, raz gram Ferdka, raz gram księdza, raz gram zbrodniarza, raz gram chorego z urojenia w teatrze, raz recytuję wiersze Jesienina. Nie jestem Goebbelsem, jestem aktorem. Bomba! A kto czytał ten trąba? Tak się kończy Ferdydurkę Gombrowicza. Super, cała prawda. A Boczek gdzie? Panie Fertku, zasadził pan, ktoś panu kopa w dupę? Jeszcze nie. Generalnie Grabowski robi dobre piosenki. Dziękuję, hej. Nie znałem pana o tak wspaniałej strony. No, pan jeszcze wiele rzeczy o mnie nie wie. I moich wspaniałych stron nie oglądał. Wolę pana Andrzeja w wersji hip-hop. Kiedy ja hip-hop robiłem? Nie pamiętam. Kenketo hip-hop? Blondie pierwsza klasa. Zgadzam się. Piękne salce słone, no proszę. Prymitywne dziadostwo. No, co ja na to mogę powiedzieć? No. Spryskuj moim, no i tak dalej. Pani blondynka, no coś. Niczego sobie nawet, no. Dobrze, no, dużo o blondynce. Nie podoba mi się, no trudno, no co ja zrobię. Po 2 minutach zorientowałem się, że jeszcze śpiewa Andrzej Grabowski. No to i tak szybko. Bo ja jak to oglądałem, to do połowy nie wiedziałem, że to jest piwo. Grabowski, wspaniały aktor, piosenki masz dobre. Ma też bardzo dobre. Fest, że pan jest. Cytat z mojej poprzedniej płyty. Dzięki. Człowiek, który został Ferdkiem, naśmiewa się z Januszy. Ja nie zostałem Ferdkiem, ja gram Ferdka. Ludzie! Ktoś tu idzie w ślady Bogdana Smolenia. Nie wiem, o co chodzi. No ja kabaretem zajmuję się od dawien dawna. Satyrę uprawiam od dawien dawna. Może, że schudłem, albo może, że już nie chcę kończyć. Mam nadzieję, że to nie o to chodziło. Do basenu jak skakała, wodę dupą wychlapała. To jest cytat piosenki, którą śpiewałem w Kiepskich. Do basenu jak skakała, dupą wodę wychlapała. Na Macao to się działo w pięknej willi. Coś tam się tego w pięknej willi na Macao. Do basenu jak skakała, dupą wodę wychlapała. Też takie piosenki śpiewałem, więc nie tylko Goebbelsem jestem. Skąd Litwini wracają? A, to znowu Dzień Świra, no Dzień Świra. Chyba za bardzo wcielił się w rolę. Nie bardzo tego rozumiem, o co chodzi, że co, że ja się nie wcieliłem, ale że cóż, nie wcieliłem w co.
jaką rolę? No ja tutaj śpiewam, jestem poza rolą, Andrzej Grabowski śpiewa. No. A zresztą, myślę, że pan tylko jako Ferdek umie śpiewać. No tak. I umiem nie pracować tylko jako Ferdek i obijać się jako Ferdek, jako śpiewać. Słabiutkie niestety, no słabiutkie. No co ja na to poradzę, jak ci się nie podoba? Słuchaj, nie słuchaj tego, jak Boga kocham. To jest tak, jak sprzedaję samochód od czasu do czasu, zaraz na parę lat. I przychodzą, no ale panie, ja nie ten kolor chciałem. Panie, to nie kupuj pan tego samochodu, bo się panu będzie, nigdy nie będzie się panu podobał ten samochód. Niech pan szuka innego koloru, innej marki, jak się panu ten samochód nie podoba. Tak samo radzę ci, chłopie, nie słuchaj tego, jak ci się nie podoba, bo się będziesz męczył. A po co? Po jaką cholerę? Lepiej posłuchać sobie Sławomira, no jest dużo różnych innych, no, Toma Jonesa, Franka Sinatry, uwielbiam Franka Sinatry. Skórka na kaszance, cienkie na miarę kiepski. Skórka na kaszance to mi się podoba. Na żadne fajne porównanie, skórka na kaszance. No ale kaszanka też może być dobra, muszę powiedzieć, naprawdę. A skórka na kaszance, przypieczona, rumiana, na miarę kiepski. No. A w kiepski ja wiem kaszankę, jaka dobra jest ta kaszanka we Wrocławiu. Ludzie, boskie, dedykacja dla Mai Żabińskiej. Satyra pierwsza klasa, fajnie. Mega, super piosenka, wyśmienity klip, piękna piosenka, oby tak dalej. No, to lubię, rzekłem. Aha, pozdrawiam Maję Żabińską. Cześć, Maja. Ta Menda potrafi śpiewać? Pozdrawiam, panie Andrzeju. No, fajnie, no, takie z jednej strony ta Menda, no, bo to jest takie jak, kiedyś dawałem autograf i jak dałem autograf młodemu człowiekowi i wziął ten autograf, to mi powiedział, bardzo panu dziękuję. Jeszcze chciałem panu bardzo podziękować, że spotkałem większego debila niż sam jestem. Więc tutaj ta Menda potrafi śpiewać, coś mi to przypomniało.